All right? Kwartet Chip Tobacco, który zresztą zagrał dzień później, no to był całkiem inny świat, prawda? Ostre, takie rockowe, mało bluesowe granie, ale Natalia cały czas mówi o sobie, że gdyby nie zainteresowała się bluesem, to by nie było jej w takiej postaci dzisiaj. Więc wygrywa bluesowe rankingi, już dwa razy była wokalistką roku.
No i zawsze rodzi się pytanie, słuchając Cheap Tobacco, co to ma wspólnego z bluesem? Ja też nie wiem, czy to jest blues, czy nie. To się okaże za 20-30 lat, bo zawsze takie przypominam, przytaczam takie anegdoty z historii. Jak w 1965 roku Bob Dylan został powtórnie zaproszony do Newport, gdzie rok wcześniej grał jako folkowy bluesman z gitarą akustyczną. Rok później rozpoczął swój koncert też akustycznie i potem poprosił na scenę swoich kolegów z Chicago, którzy zagrają trochę głośniej, grupę Paul Butterfield Blues Band. Po dwóch, trzech utworach szef festiwalu im, jak powiem, wyłączył im prąd i powiedział, co to nie jest blues, to nie jest blues. No posłuchajmy dziś Paula Butterfielda, jest to klasyka. Podobnie było z płytą Electric Mad Muddy'ego Watersa, którą nagrał w 1968 roku. Wtedy na Muddy'ego Watersa to się wylały kuby pomyj. Jak Muddy, zdradziłeś bluesa, Muddy nie gra bluesa, Muddy, co ty robisz? A dzisiaj płyta Electric Mad to jest klasyka, więc zobaczymy za 30 lat z perspektywy czasowej, jak to z tym bluesem jest. Myślę, że gdyby się blues nie rozwijał, to już by go dawno nie było. No bo też kocham Roberta Johnsona, ale ile lat można by słuchać tylko Roberta Johnsona? Nie dałoby się, prawda? Więc Cheap Tobacco zostawmy. W każdym razie jest to zespół znakomity, znakomity scenicznie, znakomity muzycznie. Zobaczymy, jak tam z tym bluesowym ich obliczem dalej będzie. Thank you.
Thank you.